W tej części poradnika pokażę, jak zrobić scoreboard, czyli naszą planszę wynikową. Do tego posłuży nam bardzo prosty skrypt. Ostatnio już dokończyłem pisanie tych skryptów z poprzedniego tutoriala, dlatego tutaj nie ma tych przycisków. I wszędzie mam zapisane zmienne do różnych player prefs, dlatego będzie to łatwiej teraz zrobić. Od samego początku zaczniemy więc. Gdzieś tutaj mam scenę, która była credits. Jak widać, tutaj są proste jakieś rzeczy, które były mi wcześniej potrzebne. Można na podstawie tego zrobić sobie następną. Po prostu zapiszemy ją jako inną nazwę, czyli tutaj nie mam akurat scoreboard, więc może być dobrze, mamy tutaj scoreboard. Jest otwarty. Tutaj każdy z tych kredytów możemy zaraz pozmieniać. Najlepiej by było, żeby tutaj były jakieś zmienne. Dlatego zaraz zobaczymy. Co możemy tutaj dostawić? Tutaj możemy dostawiać tekst. Ale i tekst możemy jakoś dodawać przy pomocy skryptów. Piszemy zaraz skrypt, który będzie nam potrzebny właśnie do stworzenia tego scoreboard. Najpierw trochę poprawimy nasze nasz wygląd. Tutaj zaraz tych kredytów w ogóle nie będziemy potrzebować. To nazwiemy po prostu level 1. O, trochę do góry, tutaj będzie nasz wynik. Level drugi. Jest trochę poprzesuwany. Mniej więcej były na środku. Już nawet nie trzeba będzie poprawiać wszystkich, bo to by było bez sensu. Powiedzmy dwa poziomy. Resztę na razie nie będę robił. Tutaj wypadałoby do tej kamery po prostu dodać skrypt. A najpierw zrobimy skrypt. Na przykład score level. I tutaj po prostu weźmiemy na samym starcie. Czyli za każdym razem, jak będziemy wchodzić, to będziemy po prostu mieć
nasze rzeczy włączone. Dobrze, to tak. Dobrze by było z tego scoreboarda. Zaraz pozamykam to. To nie będzie potrzebne to i to. Co będzie nam potrzebne? To tak. Na pewno skoro nam się przyda. I przyda nam się jeszcze jeden skrypt pewnie. Chociaż i tutaj chyba wystarczy. Tutaj jest to, ale jeszcze przydałoby się nam nasz skrypt, który mieliśmy przy zaraz to powinno być gdzieś. Czy tutaj nie brakuje nam jakiegoś skryptu? Chyba to nawet będzie. Ale to już mam włączony. Dobra. Poradzimy coś. To tak, to nam się przyda. Już nie ma sensu, żeby tutaj robić jakichś innych zmiennych. Dobrze, tak. To nam się przyda. Na razie dwa nam wystarczą. I tutaj gdzieś powinno być właśnie Cortex, tekst i tutaj toString. A że my mamy to, to też nam toString się przyda. Tak. Tutaj wrzucamy jedynkę. I dokładnie to samo przyda się do drugiego. Tylko pozamieniamy drobne szczegóły. O, i w ten sposób powinniśmy mieć już skrypt, przynajmniej na te dwa poziomy. Zaraz, toString tutaj powinien być. Właśnie z nawiasami. Dobrze, teraz na przykład do kamery dodamy nasz skrypt, który się nazywał ScoreLevel. I tutaj będą nam potrzebne zaraz tutaj to. Będzie trochę ciężko to zrobić, ale czy w ogóle da się tak to zrobić?
Myślę, że to tak nie wyjdzie, ale to nie ma problemu. Zaraz to naprawimy. Wystarczy, że ten skrypt wstawimy tutaj. Tutaj też to samo zrobimy. Dobrze, i tutaj to powinno być do dwójki. Tutaj 80, tutaj zostało to, co zostało wcześniej napisane. Ale to znaczy tylko tyle, że nie mieliśmy jeszcze na tym drugim poziomie żadnego wyniku. I nie będzie nic tam przypisane na razie. Dlatego mogę na razie usunąć stąd from, stąd mogę usunąć, a tak w ogóle to tutaj można wstawić 0. Na razie tam nic się nie będzie zmieniać. Tutaj też na razie 0. I teraz jak zobaczycie, level pierwszy mamy 0, tutaj mamy 0. Klikniemy. Mamy 80 i tutaj mamy 0. Czyli tak jak powinno być. Można od razu wstawić sobie tam 0 jako wartość początkową, bo tam na razie nic nie ma. Jeżeli przejdziemy, będziemy mieli jakiś wynik, to wtedy ten wynik będzie tutaj zapisany i będzie on pobierany na starcie naszego tutaj tego poziomu właśnie ze scoreboard. Na razie nie mam go nigdzie wstawionego, także nie będę tutaj szukał, ani nie będę grał dalej, bo ten poziom nie jest złączony i na razie nie będzie działał tak jak tam reszta. Ale na tej zasadzie można zrobić właśnie tablicę wyników, które tam do pojedynczych właśnie na pojedynczych najwyższych wyników właśnie. Dobrze, to by było na tyle. Dziękuję.